trzepie. Ale jak? Prawie jak Natalia Janoszek na Tiesto. A przywitasz się jakoś? Nie przywitam się. Najpierw muszę zjeść. Kolejna fajna miejscóweczka w Trójmieście. Elektryków. Tu są właśnie food truczki. Gdzieś tutaj niedaleko jest ostry melanż. Kebab z Łąki Baru. Dobry. Te żółte, to co to jest? To jest marynowana jakaś rzepa albo żarcie. Smakuje ci Kacper? No. A zajdę po jeszcze coś. Fantastic. Wyrażę swoją nieskromną opinię, że stocznia to jest najlepsze miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Jedzenie, bary, graffiti, super miejscówka, bo jest super postindustrialnie, to jest to wszystko wykończone. Z roku na rok się rozwija muzyczka, imprezy, klimacik. Zapraszam do konfrontacji. Moim zdaniem nie ma w całej Polsce konkurencji żadnej do tego miejsca. Czy jest jakieś lepsze miejsce, twoim zdaniem, w Polsce niż stocznia? Takie właśnie do spędzania wolnego czasu, żeby tam piwko wypić, zjeść? Tak. Gdzie? W Wielbarku. W Wielbarku nad Sawicą. Kajaki, bilard, piwko. W Wielbarku, tak? Przy rzece, tak. Dobra, okej. Nad Sawicą. Imprezy 30-latki charakteryzują się tym, że zamiast ostrej muzy słuchamy sobie Post Malona, który śpiewa w jakiejś księgarni.